Gdzie ty wynalazłeś taką cudowną żonę? Nie ma samolotu, nie ma dużo zabawek. Jak się żyje z Tajką? Popiliła to. Taki, powiedz mi, jakim Eddie jest mężem? Bardzo dobry. Ja chyba mam wszystko, familię mam piękne. Pani mnie bije, ja mówię, a gdzie cię bije pani? Po głowie. Pokażę wam robaki wielkości palców, zobaczcie. Saladika! Dzień dobry, witamy was kochani, w końcu dotarliśmy do tego naszego kraju ulubionego, no. No, wylecieliśmy z tej Malezji, wiecie co, na tacy jesteśmy no, troszkę zrozpaczeni, rozbici, bo no. No, pokrzyżowało nam to plany, ta cała kradzież tych pieniędzy. Powiemy wam szczerze, że mieliśmy lecieć gdzie indziej, no ale przez to, że straciliśmy tyle kasy, no niestety wróciliśmy do Tajlandii, zobaczymy jak tutaj będzie, jesteśmy w Krabi. Ta niespodzianka jest taka, że przyjechał po nas ktoś, Polak. Zdeklarował się, że nas odbierze z rodziną. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że znowu natrafiliśmy na wspaniałych Polaków tutaj w Tajlandii, więc dajcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. A my wam wszystko pokażemy, może z nim porozmawiamy, zobaczymy jak to będzie, ale jesteśmy tacy wdzięczni naprawdę. Jednak opłaca się być dobrym człowiekiem, chociaż już wczoraj myślałam, że naprawdę nie będę już wierzyła nikomu, ale zobaczymy jak się to rozwinie. Nie ma problemu. Cześć. Saladika, dzień dobry. Cześć maluchu. Edi nas zabrał w takie fajne miejsce do tajskiej restauracji, ale jak położonej. Patrzcie, Krabi to wiadomo są góry. No jesteśmy przy samej skale. A zobaczcie pod nami. Tak wygląda tutaj restauracja. Coś pięknego, niespotykanego. Masa miejsc, żeby porobić sobie zdjęcia. No ale wiecie, jakie fajne to jest uczucie też tak sobie chodzić tędy. I obsługa tu jest taka fajna, że pan idzie z nami i oprowadza nas, opowiada i pokazuje wszędzie, gdzie co jest. W stroju możecie przyjechać albo wziąć ze sobą i macie normalnie basen. To jest takie miejsce imprezowe, że tutaj macie, no hotel, pan mówi, ale dla mnie to bardziej hostel. Ale zobaczcie, no to jest mega, że macie wszystko w jednym. Nawet są sklepy, że możecie sobie pićko kupić. Zobacz, kanapa. Można robić, co nie? Zobacz. Tak, TV jest. Elegancko. Kochani, jesteśmy tutaj z Edim i Taki, to jest jego żona. Witam was serdecznie. Witam. Już ich poznaliście. Tutaj jak odebrali nas oczywiście z lotniska, bardzo serdecznie wam dziękujemy. To było dla mnie takie niesamowite przeżycie, że się popłakałam, aż naprawdę łzy mi leciały, że Polacy mogą być tak tutaj pomocni. Eddie, od kiedy jesteś w Tajlandii? W Tajlandii jestem od 4 lat. To jest takimi przerwami, bo żeśmy wracali do Szwecji, bo mieszkaliśmy najpierw w Sztokholmie kilka lat. Później żeśmy tu przeprowadzili się. Gdzie ty znalazłeś tak fantastyczną żonę? Ja jestem nią zafascynowana. Słuchajcie, ona jest tak miłą osobą. Mówi trochę po polsku. Mówisz po polsku, rozumiesz, tak? Rozumiem. Rozumiem. Mają wspaniałego syna, który ma 4 lata, nazywa się Emil. Emil jest po prostu takim żywiołem. Dokładnie. Emil doskonale mówi po polsku, mówi po tajsku, mówi po angielsku. Tak. Wychowujecie go internacjonalnie. Dokładnie. Naprawdę są wspaniałym małżeństwem. I ja bym się chciała dowiedzieć, gdzie ty wynalazłeś taką cudowną żonę? Byłem sam, samotny w Sztokholmie i znalazłem przez internet na Badu. A, czyli zgadaliście się po prostu na Badu. Zgadaliśmy się na Badu. Tam żeśmy się poznali właśnie, no i tak żeśmy zaczęli ze sobą dużo pisać. Zaowocowało tak coraz więcej. Przyjechałem pierwszy raz do Tajlandii. A, czyli odwiedziłeś ty taki najpierw? Odwiedziłem ja pierwszy, tak. Później ona przyjechała do mnie, później ja znowu przyjechałem do Tajlandii i później jeszcze raz przyjechała do mnie do Sztokholmu i już została później. Później mieszkaliśmy około 2 lata w Szwecji. A wzięliście już ślub w Szwecji, czy dopiero w Tajlandii? Wzięliśmy ślub w Szwecji. I postanowiliście wrócić do Tajlandii. Byłeś zafascynowany od początku, jak oczywiście poznałeś taki, przyjechałeś tutaj, no to już nie byłeś sam, tak? Czyli było pięknie. Dokładnie. Ale jak przyjechałeś pierwszy raz właśnie, żeby odwiedzić taki, byłeś zafascynowany już tym krajem? Czy może krajem nie, tylko taki. Bardziej taki byłem zafascynowany. No nie dziwię się, bo jest urocza naprawdę. Super dziewczyna, taka bardzo pomocna.
No i co później przeprowadzi? Postanowiliście się przeprowadzić do Tajlandii ze Szwecji i wybraliście je jaką miejscowość? Na początku myśleliśmy Pattaya. Tam żeśmy mieszkali, nie wiem, może 4 miesiące, może 5 miesięcy, już nie pamiętam dokładnie. Później z Pattayi żeśmy zrobili sobie taką wycieczkę dookoła Tajlandii, żeby poznać Tajlandię. To już był Emil wtedy. Malutki był. Dwa lata miał. No i tak dookoła, tak Chiang Mai, Chiang Rai, potem do rodziców, do mojej, wszędzie. Dookoła cała Tajlandia. Ale wiem też, że wylądowaliście w Hua Hin, bo ja pierwszy raz o Was słyszałam, oczywiście od Kasi i Łukasza. Bardzo dziękuję za ten kontakt, kochani. I później, jak my pojechaliśmy do Hua Hin, to też byłeś tam tematem. I ludzie zaczęli opowiadać, że Ty mieszkałeś właśnie z taki w Hua Hin, że mieliście tam nawet jakąś ziemię, kupiliście, tak, i chcieliście się tam osadzić. Chcieliśmy tam wybudować dom, wszystko, tylko później żeśmy doszli do wniosku, że jednak Hua Hin nie jest tak bardzo miejscowością turystyczną, a my otworzyliśmy biuro podróży sobie w Tajlandii. No i dlatego żeśmy szukali dalej, pojechaliśmy na Phuket, potem na Krabi, jednak Krabi wydało się nam najładniejsze, takie najprzyjemniejsze do zamieszkania i zostaliśmy na Krabi. Czyli Wy otworzyliście biuro podróży tutaj, no w Hua Hin mielibyście ciężko, bo tam nie ma takich typowych turystów, no myśmy tak tam byli wydaje. Właśnie. Próbowaliśmy właśnie. Tam jednak więcej jest taki wypoczynek dla kogoś, kto chce się osadzić, mieć spokój. No a jeżeli otwiera się biuro podróży właśnie takie jak Wy macie, czyli Wy robicie wycieczki takie jak tutaj wszędzie oferują. Właśnie to jest takie dziwne u Polaków i mnie to zastanawia, bo myśmy też byli wiele razy w Turcji. Zawsze szukaliśmy kontakt z Polakami, bo uważaliśmy, że tak jest fajnie, jeżeli ktoś wyjeżdża do obcego kraju, my możemy mu pomóc przez to, że zapłacimy za wycieczkę, a oni pomogą nam w tym, że jest jednak język polski i to jest fajne. Dokładnie, tak. I u Was jest to tylko, gdzie można w ogóle Was zastać, jeżeli ktoś przyjeżdża do Tajlandii, bo tutaj w Krabi akurat jest tak, że my jak chodząc po ulicach widzimy, że Polacy stoją w kolejce do tych budek, które oferują te wycieczki, które oczywiście są droższe niż Wy oferujecie, bo ludzie nie wiedzą, gdzie Was znaleźć. Mamy stronę internetową, mamy swoją grupę Polacy na Krabi, tam już mamy troszeczkę osób. A udzielacie się tam? Oczywiście udzielamy się tam cały czas. No i tak myślimy teraz, żeby reklamy sobie zrobić tak właśnie po hotelach, poroznosić, żeby więcej Polaków wiedziało o nas. No i to jest bardzo fajne właśnie, bo tak jak mówiłam, nie każdy Polak zna angielski. Tutaj w Tajlandii też jest ciężko z angielskim w sumie, bo nie każdy go ogarnia, więc dogadanie się jest ciężkie. Jeszcze jak wycieczki są i tak troszkę tańsze niż te, które oferują normalnie, ogólnie, a każdy chce zarobić, to tym bardziej uważam, że Polacy powinni iść do Polaka i powiedzieć: słuchaj, chcę jechać na tą wycieczkę, ty możesz wytłumaczyć, można wejść na Waszą stronę, można sobie w języku polskim o tej wycieczce przeczytać dokładnie. Bardzo dużo ludzi nie wie na przykład, co wziąć ze sobą na taką wycieczkę. Dokładnie. Jakim statkiem, czy łodzią, czy trzeba mieć buty, czy trzeba mieć coś, odpowiedni telefon do tego, żeby nagrywać, żeby to Wy po prostu mówicie, czy trzeba mieć. Jeżeli są wycieczki takie na przykład 2-3-4 osobowe, no to wtedy przyjeżdża autobus firmowy, zabiera Polaków na wycieczkę. Jeżeli jest grupa taka 6-8 osób, no to nawet przyjeżdżam sam autobusem naszym, albo przyjeżdżamy autobusem firmowym. No i jedziemy na wycieczkę z turystami razem. Ale to jest wspaniale, no, naprawdę. To cztery wyspy, czy wyspa Hong, czy Phi. Mamy dosyć dużo. Duży program macie, który można zaoferować, dosyć bo i słonie, dużo. I to, i tamto, tak, i dokładnie. Naprawdę dużo tych wysepek, które są tutaj do obejrzenia, wszystkie macie w swojej ofercie. Wszystko mamy w swojej ofercie. Wiesz co, no myśmy tutaj tak troszkę porozmawiali, bo oczywiście jedliśmy tutaj w tej pięknej atmosferze tej restauracji. Cudowne, że Ty przejąłeś od niej ten uśmiech na twarzy, ten spokój, który tutaj jest, tą pomoc, który właśnie słyną Tajowie z tego, że są właśnie tacy pomocni i serdeczni. Jak się żyje z Tajką? Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dobrze się żyje. Trzeba się przyzwyczaić do Tajki, no bo wiadomo, że to... Jest inaczej, nie? Jest inaczej, właśnie. Jest inaczej. Tak, i gotuje dobrze. Też w domu. Gotuję w domu. Już przyzwyczaiłeś się do tego jedzenia? Przyzwyczaiłem. Czasami jak mi się zachce na przykład coś polskiego, no to sam sobie ugotuję. A tak, no to gotuję cały czas. No to super. A jak jest z serem na przykład? Albo tu nie ma białego sera, tu nie ma żółtego sera. Skąd bierzesz, jak ci się zachce na przykład białego sera? Biały ser? No to kupię sobie mleko i zrobię biały ser sam. O, no to ty jesteś taki utalentowany. A taki je ten ser, który ty zrobisz?
No nie bardzo, nie bardzo. Nie lubi? Nie lubisz lubi białego sera? Nie lubi na biału. Nie lubi, ale mały, nie ma problemu. A, tylko mały kawałek. A, taki mały kawałek tak zjesz, ale żeby tak się najeść, to nie. Czyli dla takiej pierogi ruskie by nie były dobre. Pierogi ruskie jadła w Polsce kiedyś, jak byliśmy w Zakopanem. Nawet jej smakowały. Tak? O. Ale najbardziej ulubione dla niej to są pierogi z mięsem. A bo oni tutaj dużo mięsa lubią. Bo mówisz, że oni nie jedzą tu w ogóle chleba na przykład. Nie jedzą, bo zamiast chleba jedzą ryż. No ale taki zna chleb. Jak przyjechała do mnie do Szwecji na początku oczywiście, ja czasami zrobiłem śniadanie i zrobiłem chleb, kanapki, to miała problem, żeby przełknąć. Musiała przepić, bo nie mogła przełknąć. Ale nie mogła pogryźć, bo przecież chleb ma tylko miała skórkę problem twardą. Miała problem z... Ale dlaczego? Nie, ja nie lubię. A nie lubisz? Kalendę mam dzień koleś. Ja mam tutaj. Stoi ci w gardle. Tak, ja piję wodę. Chociaż teraz już zje, teraz nie ma problemu z chlebem. Ale na początku było ale na ciężko. Początku był duży problem. Tajowie nie są tak punktualni właśnie jak na przykład Polacy. On powie, że o godzinie 10 na przykład przyjedzie, a przyjedzie 10 po 10. Tak samo wycieczki, na przykład jak autobus przyjeżdża, ma przyjechać o godzinie 9, a przyjeżdża 9.30. No ale wiesz, ważne, że przyjedzie, tak, nie? Tak, ważne, no, że przyjedzie. Ludzie, ważne, no, żeby właśnie, ludzie dokładnie czekali, żeby on tak przyjechał, że wszystko jest w porządku. Jak macie firmę na przykład, nie ma tego stresu, takiego parcia na to, żeby był gość, żeby było to wszystko tu tak się zapięte? Żyje, tak, tu na się żyje guzik bardziej spokojnie, tu jest inaczej. W Polsce to tak wszystko... Wszystko szybko, wszystko musi być na godzinę, a tutaj nie. No ale wiesz, no z czegoś muszą ci ludzie żyć, tak, czyli no dokładnie też musisz się angażować w to, żeby jednak zdobyć tego klienta, ale sprawia ci to może więcej radości, bo ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na urlop, chcą zobaczyć, chcą się zachwycić tym wszystkim, chcą być szczęśliwi, tankują słońce, uciekają od zimy, tak? Dokładnie, więc tak wydaje mi się, że ta pogoń za klientem tutaj nie jest aż taka mocna. Jak klient do ciebie przyjdzie i powie, że chce zrobić taką wycieczkę, to sprawia ci to radość nawet jego poinformować o tym wszystkim, bo ja widzę, oczywiście, jak tak, wy ze mną tak rozmawiacie, z nami rozmawiacie, tak? Wy naprawdę wszystko opisujecie dokładnie, jak to ma wyglądać, a może tutaj ważne. Staramy się najbardziej właśnie o to, żeby każdy turysta był zadowolony z wycieczki. Ja wam naprawdę polecam, żeby ich spotkać, bo to jest niesamowite małżeństwo, które jest przykładem tego, że można naprawdę żyć spokojnie. Wcale nie znasz za dużo angielskiego, prawda? No tak 50% może maksymalnie. 50-50 umiesz, tak. Taki umie angielski? Też tak jak ja. Umiesz, tak 50-50? Nie 100%. Nie 100%, czyli ale też 50-50. Tak. No właśnie, czyli dogadujecie się, ale ty też na pewno już poznałeś trochę tych słów tajskich, tak? No takie podstawowe słowa, tak. Ale ten język jest i tak trudny do nauki, oj, nie? Bardzo trudny. Tajski widzisz, jest trudny. Bo widzisz, jaki trudny jest ten język, że taki nauczyła się po polsku szybciej niż ty po tajsku. Dokładnie. To jest takie urocze, jak ona mówi, najbardziej podoba mi się, jak po polsku mówi wasz Emil. No szkoda, że go tutaj z nami nie ma, kochani, jest u babci, został, żeby nam nie przeszkadzać tutaj w tym wywiadzie. Jak wyście to zrobili, że to dziecko jest tak otwarte? Jak to tutaj nie ma przedszkola, tutaj od razu jest szkoła, tutaj od 3 lat dzieci nawet już zaczynają szkołę. W Tajlandii nie ma przedszkola? Tak, no chyba, że prywatne przedszkola to są. Jest prywatne przedszkola. A tak to jest szkoła, no i ta szkoła trwa tak do 15 roku życia. Czyli dzieci idą od 4 roku życia do szkoły? Tak, już się uczą czytać, pisać. Szybko on język tajski to tak szybko opanowuje. Chociaż w domu ma bajki, ogląda po polsku, przede wszystkim tylko po polsku. To, co z mamą rozmawia po tajsku, to jest mało, bo mama dużo rozmawia po polsku z Emilem, ale Emil po tajsku mówi. No ale wiesz, ma też babcię, tak? Gdzie jest w szkole, rozmawia, w szkole właśnie. Uczy, no właśnie. I to jest fajne, że wychowuje się w wielu językach, co mu tak w przyszłości na pewno pomoże, jeżeli będzie chciał na przykład odziedziczyć po was firmę, tak? Mówiłeś nam też, że taki zrobiła twoją stronę internetową, tak, waszą. Tak, dokładnie zrobiła stronę internetową. Jaka utalentowana. Sama? I pierwszy raz powiedziała, że tak ładnie Pierwszy raz nigdy w życiu nie robiła i pierwszy raz dała sobie radę. Bo link jest w opisie, Dawid wam to wszystko powie. Jak się skontaktować oczywiście z Edim, żeby wam wszystko opowiedział. Możecie wstąpić też do tej grupy, co jest bardzo pomocne właśnie jak chcecie tutaj przylecieć do Krabi, Polacy żeby... na Krabi, dokładnie. Tak, i powiedz mi,
Jakim Edi jest mężem? Bardzo dobry. Hasimno. Co to mówi, bo nie wiem. Hasimno. Spokojnie. Tak. A, jest tak, spokojny. Tak. Kocha Emilek. Kocha ja. Po nocy. Wszystko po nocy. Po nocy do domu. Clean. Mówi miss, ok? Mówi miss English. Po nocy clean. Do domu. Czyli dużo ci pomaga? Tak. Czyli to nie jest takie małżeństwo, że ty wszystko robisz, a Edi nie robi nic? Nie, nie, nie. Wy robicie... Nie, po nocy, tak, po nocy. A Edi tylko zarabia. Czy zarabiacie razem? Nie wiem, mówi Bolen. Ale co chcesz powiedzieć? No, po angielsku. A pieniądze tutaj, tak? Jest. Pieniądze to są moje pieniądze, husband, wife. A, że te pieniądze są razem. Że nie jest tak, że jeden ma pieniądze i drugi ma pieniądze? Nie. Nie. Wy macie je wszyscy, macie je razem. Tak. Co to kasze? To mówi to kasze, to idzie kupi. Tak. Co to kupi? Ebilek. Idzie pasowa, idzie sieć kola. Tak. A, czyli Edi jest takim mężem, że nie wydziela ci pieniędzy, tylko mówi, to są nasze pieniądze. I płacimy tak, żeby było dobrze dla syna, żeby było dobrze dla ciebie, żebyś ty była dokładnie szczęśliwa, tak, żeby wszystko było tak uregulowane, że to jest wszystko wasze, nie tylko twoje. I to jest ważne, takie inne. I to jest właśnie piękne. A sprząta też, czy nie? Tak. Tak? Tak. Sprzątasz w domu? No jak trzeba czasami, no to tak, posprzątam. Widzę, że gotuję obiad na przykład, albo zajmuję się Emilem. No to ja się wezmę za porządki, nie ma problemu. A no to jest super. Wy ogólnie mieszkacie nie w samym Krabi chyba, tak? You want live in the city or you want live in the village? It's better. Nie ma problem, nie ma. I'm happy, mam wszystko, family, mam happy, mam live piękne. Masz życie piękne. No to jest najważniejsze chyba, tak? No a jak jest na przykład, razem robicie biznes, przyjeżdżają tu Polacy. Czy taki też się spotyka z Polakami, żeby właśnie z nimi rozmawiać, czy raczej to nie jest normalne? I to jak jeździmy na wycieczkę, to jeździmy razem zawsze na wycieczki. Czyli wy wszędzie jeździcie razem? Tak, wszędzie jeździmy razem. No i spotyka się z Polakami tak samo jak i ja. No i rozmawia po polsku wszystko. Polacy są szczęśliwi, zadowoleni. Tak, i powiedz mi, język polski jest trudny? Tak. Tak? Ale ty dobrze mówisz. Mały mówi, nie, nie dobrze, nie piękna, nie 100%, ale uczy. Uczysz się cały czas? Uczysz się cały czas. Tak. Emil mówi uczy. Ładnie. Emil uczy mamę. Emil mówi ładnie, mówi polem. Wyraźnie, tak. Emil mówi też dużo, bo jest bardzo takim żywiołowym dzieckiem. Czyli uczysz się od Emila więcej niż od Ediego? Emilek. Plus husband, plus Edi, Salazia mówi mały, Emile mówi dużo. Ja się najbardziej cieszę, że ty się tak uczysz tego polskiego, bo to jest takie fajne, że starasz się, bo dla nas ten język tajski jest bardzo trudny. My nie potrafimy wymówić wielu słów. Wy macie, to jest takie dziwne, bo się mówi kapunka, wy tak zaciągacie. A, o. Ale ten język jest taki, może ja mówiłam do Dawida, że ten język jest czasem tak melodyjny, że nie da się inaczej mówić, jak tylko z uśmiechem na twarzy. Dokładnie, tak. Czy wy się kiedyś kłócicie? Jak w małżeństwie, ale to jest bardzo rzadko, raczej nie. W ogóle się nie kłócicie? Może to jest... kilka razy było coś, ale to rzadko, prawie w ogóle. Ale dlatego, że ty jesteś przyjazny, czy dlatego, że twoja żona jest przyjazna? Nie wiem. Jesteście obydwoje chyba tacy, raczej, że nie lubicie się kłócić. Nie, nie. Poznałeś ją szybko i wiedziałeś, że to jest ta jedyna? Poznałem szybko, tak jak mówiłem, żeśmy bardzo dużo pisali. No i później żeśmy się spotkali tak właśnie kilka razy. No i doszliśmy do wniosku, że zostaniemy razem. Czyli już wiedziałeś po tych spotkaniach, że ona jest osobą serdeczną? Wiedziałem, tak. Dlatego się zdecydowałeś właśnie na nią? Dokładnie. A, no widzisz, ale masz szczęście, że jesteś taka miła.
To jest cudowne. Ona się zawsze uśmiecha. Ona naprawdę, nawet jak czegoś nie rozumie, to i tak jest sympatyczna. To i tak jest sympatyczna, dokładnie. Bardzo fajna. Jesteś tak miła, naprawdę super. Ale mam nadzieję, żeście wszystko zrozumieli. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze sobie pogadamy. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w centrum Krabi. Tu jest rzeka. I na tej rzece są łódki. Ze wszystkich biur podróży Eddie ma w swojej ofercie właśnie przejazd taką łódką, na który się wybierzemy. O. Weszłaś, kochanie? Tak, tak, weszłam. Ale tu dziwnie kołysze, nie? No rzeka. Fajne jest to, że tutaj w Krabi Town nikt nie organizuje tej wycieczki do tej jaskini, tylko właśnie oni. I to jest takie cudowne, że pojedziemy w takie miejsce, gdzie nie jest za bardzo turystyczne. Więc my usiedliśmy po jednej stronie, Eddie taki. Po drugiej stronie, żeby był balans na tym skuterze. Jak to się nazywa? Skuter? Łódka, skarbie. Łódka jakaś. Longboat, o. No, ale ładnie to wygląda, więc jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie teraz popłyniemy. Rzeka w Krabi Town odgrywa istotną rolę w lokalnej kulturze i religii. Większość mieszkańców Krabi uważa ją za świętą i kluczową część codziennego życia. Rzeka jest ważnym szlakiem żeglugowym dla lokalnych rybaków i handlarzy, którzy korzystają z niej do przewozu towarów oraz połowu ryb. Wiele ludzi osiedliło się również w domkach na wodzie, co zobaczycie w dalszej części filmu. Eddie, rozumiesz wszystko? Prawie nic. Taki we go to Bangkok now? Silniki long tail boat to zazwyczaj zmodyfikowane silniki spalinowe, często pochodzące z motocykli lub mniejszych samochodów. Silniki te są umieszczone na długiej osi i sterowane ręcznie przez sternika. Rzeka i jej okolice są domem dla bogatej bioróżnorodności. Można tu spotkać wiele gatunków ptaków, ryb i innych zwierząt, co czyni ją także atrakcyjnym miejscem dla miłośników przyrody. Co zrobił? Wszystko jest dobrze. A, teraz nie, chwila odpoczynku, tak? Nie, powiedział, że mamy płynąć z powrotem. A. A ja nie wzięłam strój kąpielowego. Ale chociaż kamizelki dla nas ma, zobacz. A, kamizelka, no to kamizelki są, to jest dobrze, co? No, ty taka malutka, że wiesz, umiesz że wszystko... Umiesz pływać? Zaśmiał. Nie umiesz pływać? Nie pływam. Co ty? Żyję w Tajlandii, pływać nie umiem. Nie umie pływać. W szkole nie umie pływać. Nie uczyli w szkole pływać. A boisz się wody? Tak. Boi się. O, jakieś zwierzę słyszałem. Słuchajcie, tu zwierzaki jakieś żyją. Eddie powiedział, że tu są krokodyle. I warany, i węże. Warany są dość powszechne w okolicach rzek i terenów bagien w Tajlandii, w tym w okolicach Krabi. Są to duże jaszczurki, które mogą osiągać znaczne rozmiary. Chociaż zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, mogą stanowić pewne zagrożenie, zwłaszcza jeśli zostaną sprowokowane lub zaczepione. Wzdłuż niektórych rzek można spotkać krokodyle słodkowodne, które czasami mogą pojawić się w pobliżu ludzkich siedlisk, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla ludzi, podobnie jak różne gatunki węży wodnych, które żyją w wodach słodkich, takich jak rzeka Krabi. Większość z nich jest niegroźna, ale niektóre gatunki są jadowite i mogą stanowić zagrożenie dla osób, które są nimi ugryzione. Widać ją jeszcze, czy nie? Tak, widać. Małpka, zobaczcie. Dwie są. No, i skaczą. Zmierzamy do jakiejś jaskini.
Dzikie węże będą, Edi? Chyba nie. Widzimy małpkę. No jaka grzeczna jesteś. Cała rodzina czeka. Ty. I cycka jeszcze stają. Tak, w ogóle na nas nie zareagowały. Wygląda taka czapa, rzeczywiście, taka głowa. No. I to wszystko naturalnie. Kao kanabnam. Kao kanabnam. Kao kanabnam. Krótka lekcja tajskiego właśnie Adrenka spróbowała to czytać. A tu już mamy schody do jaskini. Jakie schody zrobili designerskie. Weszliśmy, się zmachaliśmy. Wygląda jak człowiek. O kurde, ja myślałam, że tam ktoś siedzi, a zobacz, a tutaj on się położył. A nie siedzi. Ale rybę jakąś jadł obok, zobacz. Nie no, ogon mu się złamał. To jest tak, jak wąż się owił. Nietoperze słychać, tak. Słuchajcie. Tu jest dużo. Coś pięknego. Tu jest piękne. Nie chcę mi się tam ręki wsadzać, ale drabina jest i można zejść albo wejść, a nietoperze. Na zewnątrz można. Ja pierdzielę. Dasz radę zejść, skarby? Dobrze. To wygląda, jakby to był wąż taki zaschły, albo nie wiem, skamieniały, bo on nawet ma źrenicę, ma oczy, jak się dobrze przyjrzysz. A, to ty widzisz skarby. Nie, tak wszyscy widzą, tak? Wy też tak widzicie? Od tamtej strony widzę. Cześć, pani ochroniarz. Tam inne. Tam jest silnik, który jest z samochodu. Kierownicę też ma taką, jak w aucie. Wielu mieszkańców domów na wodzie utrzymuje się głównie z rybołówstwa. Ta tradycja rybacka sięga wielu pokoleń i odgrywa kluczową rolę w życiu społeczności. Domki na wodzie na rzece Krabi są zwykle zbudowane na palach, aby uniknąć powodzi i przeciwdziałać falom. Ich architektura często wykorzystuje lokalne materiały, takie jak drewno kokosowe czy trzcina, co nadaje im charakterystyczny wygląd. Ale niektóre, niestety, nie nadają się już do użytku. Społeczności mieszkające na domach na wodzie mają silną więź społeczną. Ludzie wspierają się nawzajem i często wspólnie pracują, zarówno w rybołówstwie, jak i w codziennych obowiązkach. Tam było tak pięknie, teraz Eddie postanowił nas zabrać na market, taki największy w Krabi jaki jest. I on jest akurat dzisiaj, jest raz na 2-3 miesiące, zawsze z jakiejś okazji. I to jest obok szkoły takiej. No i idziemy tutaj, zobaczcie sami, lokalsi tu są, ceny też są lokalne. Więc jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać. Oczywiście wszystko kolorowe, pięknie jak to w Azji, nie? Języczek skarbie? Nie, mam swój. Jak to lokalny market, to bez robaków się nie obejdzie. Kurde, jakieś pierwszy raz widzę takie wielkie. Który próbujesz? Wczoraj jak byliśmy, sukienki. Tamten weź spróbuj. Jezu, nie. Tamten. To dżownica. Spróbuj. Nie. To jak larwy chrabąszcza, zobaczcie, tam się smaży to wszystko. Jak wczoraj byliśmy przymierzać sukienki, bo sobie kupiłam sukienkę, to siedział taki kalaruch ogromny na sukience i mówię do tej pani, że tu siedzi jakiś owad. Ona trzepnęła to, mówiła, to normalne. A teraz później idzie i jedzą to. Pokażę wam robaki wielkości palców, zobaczcie. Teladika. No to jest jak kciuk. Nie widzieliśmy żadnych turystów, naprawdę. No chyba odleciał. A samochody odjechały też, czy nie? Poszukaj szybko. Nie, to leciał na test. Przez okno wyleciał. Tak, i nie ma zabawy. Ale daleko? A co teraz? I nie mogę założyć, nie zabierać. Zobacz, przyjechały z powrotem. Patrz, zaparkowały tam na dole. Wow. Ja pociągnąłem dźwigło i nie mogę lecieć. I nie będę się opatrzeć i powrę tutaj.
noc. Kochani, Emil bardzo mnie polubił, bardzo lubi się z nami bawić, co nie, Emil? I teraz właśnie wynalazł sobie nową zabawę, znalazł w aucie tutaj ręcznik i powiedział, że musi przykryć wszystkie auta, bo im zimno, tak? I przykryłeś wszystkie? To co, idą auta wszystkie spać? Tak. To powiemy dobranoc. Nie. Nie? Chcę pokryć, ale nie uciekały. A, żeby nie uciekały. No parę razy mu te auta wyfrunęły, wiecie. Emil chodził tutaj na krab do takiej typowej tajskiej szkoły. No. Kiedyś przychodzi do domu, mówi, pani mnie bije. Ja mówię, a gdzie cię bije pani? Po głowie. Bo tutaj nauczyciele w takiej normalnej szkole biją dzieci. Co ty mówisz? Oczywiście, tak. Teraz żeśmy go zapisali do szkoły katolickiej. To jest taka bardzo dobra szkoła, tam ma naukę pływania, ma muzykę, wszystko. No i tam myślę, że będzie okej, będzie w porządku szkoła, bo ta pierwsza szkoła tutaj na Krabi to zrezygnowaliśmy. Ale jak to można bić dzieci? To jest tutaj dozwolone? No nie wiem, czy jest dozwolone, ale nauczyciele biją dzieci. Nawet czasami w telewizji, w wiadomościach pokazują, jak nauczyciel pobił dziecko. To jest okrutne. Tak, to jest okrutne. Jezu, a teraz lubisz chodzić do szkoły, Emil? Lubię chodzić do szkoły. Ta szkoła, do której chodził, to była na pół roku, tak około 10 tysięcy batów kosztowała, bo to trzeba ubranie wszystko za szkołę, za nauczycielem zapłacić. A tutaj ma teraz pół roku, to znaczy 5 miesięcy. Teraz ma 17 tysięcy batów, ale szkoła jest dużo, dużo lepsza. Ale to jest rocznie, tak? Taka opłata? To jest raz na pół roku. Do widzenia, papa! Serdeczne podziękowania dla naszych patronów, dzięki którym mogą powstawać takie materiały.